Pierwszego ma już lepiej teraz. Lepiej teraz. Cześć, właśnie od tego roku ruszę z wideovlogiem, tak jak obiecałem w pierwszej zapowiedzi. Chciałbym Was zbliżyć do kolarstwa i do tego, co się wokół niego dzieje, z tym, czym się zajmujemy, tym, co robimy w czasie trwania wyścigów, zawodów, treningów, czym zapełniamy tak samo nasz czas wolny. Pierwszy odcinek wideovloga jest jednocześnie moim pierwszym startem w tym sezonie. Jest to mój debiut w barwach Volkswageny samochodu użytkowym MTB Team. To wyjazd na Lanzarote, pierwsza etapówka tego roku, jedna z czterech, w której wezmę udział w tym roku. Walczę o punkty i o wyjazd na olimpiadę, więc ten rok będzie bardzo intensywny, z dużą ilością startów, z dużą ilością wyjazdów. Na Lanzarote pojechaliśmy dwa dni przed wyścigiem, żeby się zaklimatyzować wstępnie, poznać trasę, niektóre odcinki techniczne, tam gdzie było najtrudniej. Najbardziej się obawiałem czasówki, ze względu na to, że nigdy w tak długiej czasówce nie startowałem. Prawie 20 km, dwie góry do pokonania, w tym jeden zjazd i dwa długie odcinki po płaskim. Oczywiście najtrudniejszym i najgorszym wyzwaniem był tak naprawdę wiatr, z którym musieliśmy walczyć praktycznie od samego startu do mety. Też bym se posiedział w aucie. A my nie będziemy siedzieć, my jedziemy na trasę. Jaka ta końcówka jest, mówisz? Szybka. Szeroka. Dla sprinterów. Czyli dla ciebie. No, mam nadzieję. Tam wyciąga. Kolbasi. Watę masz? Bo ja mam tam watę w tym, zapakowaną z kiełbasą. Pieczywko. Potem nogi rosną. Mi już nic nie pomoże. No. Fura gotowa. Race number 68, a dobra jest. Pierwszy etap, było to 40 km, teren dość płaski, bym powiedział, zaledwie 600 metrów przewyższenia. Średnia praktycznie 30 na godzinę. Jednocześnie udało mi się w ten dzień tak samo uciekać. Dla zaskoczenia siebie, jak i rywali. Wyścig zakończył się finiszem. Byłem praktycznie na przegranej pozycji, bo w granicach 7 miejsca. Nie mów, że nie zostawiłeś tego, co miałeś zostawić. Race number 20, Jules Van Loon. I niestety musieliśmy jechać 1-1. Jednak był mały, krótki odcinek, no może 100 metrów, gdzie tak naprawdę udało mi się przebić do przodu i mogłem tak naprawdę nawiązać walkę. Prawie przeskoczyłem piątkę zawodników, gdzie tak naprawdę w tym momencie prowadził Montecon, który bardzo dobrze zna te trasy. Finisz był dość sprinterski, czyli to, co lubię. Uwielbiam sprinty, zwłaszcza jak mogę je wygrywać. Drugi dzień, było to 60 km, około 800 do 1000 metrów przewyższenia, jak dobrze pamiętam. Specyfikacja trasy dość podobna jak z dnia pierwszego, czyli dość szybko, agresywnie. Można powiedzieć, że te dwa pierwsze dni to był wyścig szosowy, gdzie było mnóstwo zmian. Tak naprawdę rozegrałem ten wyścig na swoją korzyść po raz drugi.
atakując 3 km przed metą w najzabawniejszym miejscu, bo tak naprawdę była to mała zwężka, gdzie udało mi się wyjść praktycznie na pierwszego i zaatakować. Zobaczyłem, że mam jakąś drobną przewagę, może 10-20 metrów nad resztą. Więc stwierdziłem, dlaczego nie, w sumie warto zaryzykować, może się uda. No i jak widać, ze skutkiem dodatnim wygrałem po raz kolejny. Może nie był to sprint, ale jednocześnie był to dobry trening przed short race'em, na który się nastawiam w tym roku. Super. 5 km. Całe 5. A on w ogóle o tobie tu nie mówił, tylko o kim innym, że Karmal i w ogóle nie myślę, że coś się stało. Dzień trzeci, czasówka 20 km, dwa podjazdy, jeden zjazd i dwa odcinki płaskie. Dość ciężki wyścig ze względu na bardzo silny wiatr, praktycznie ściągający nas z grzbietu góry, kiedy zjeżdżaliśmy z niego. Dość stresujący etap dla mnie, ze względu na to, że miałem dużo obaw co do tego dnia. Obstawiałem się raczej na pierwszą piątkę, dziesiątkę. Ale jak widać, udało mi się dojechać na drugim miejscu, z czego jestem tak naprawdę dumny. Niestety straciłem koszulkę lidera w ten dzień, ale ta strata to tak naprawdę były 2 sekundy w klasyfikacji generalnej, więc tak cały wyścig można było wygrać na ostatnich 100 metrach czwartego dnia. Byłem bardzo bojowo nastawiony. Czwartego dnia etap typowo maratonowy. 80 km, 1600 metrów przewyższenia, jeden długi podjazd, który miał prawie 7 km. Oczywiście była na nim premia. Nie udało mi się z nimi wygrać, ale to nie był mój główny cel tego etapu. Bardzo chciałem wygrać cały wyścig, dlatego skupiałem się tylko i wyłącznie na końcowej sekcji tego wyścigu. No niestety zjazd bez żadnych podjazdów, więc atak musiałem przeprowadzić tak naprawdę w miejscu, w którym droga zwężała się po raz kolejny na jeden pas, na jedną linię. Więc no, jakimś sposobem udało mi się przebić po raz kolejny. Nie był to łatwy dzień dla mnie, ze względu na to, że lider pilnował mnie praktycznie w każdym momencie, w każdej chwili. Praktycznie jak tylko chciałem się z nim zrównać, to starał się łapać moje koło, czy też jechać równo ze mną. No ale niestety nie przewidział jednej rzeczy, czyli jakby końcowych kilometrów, gdzie już, nie wiem, może był pewien tego, że uda mu się wygrać ten wyścig, ze względu na to, że był to może kilometr do mety. No ale cóż, no, zaatakowałem, pojechałem wszystko co mogłem, żeby tylko wygrać. No jak widać, udało się. Wygrałem klasyfikację generalną. Dawaj bar, dawaj to! W sumie było to moje pierwsze zwycięstwo podczas etapów PS1, czyli tej pierwszej kategorii. Na pewno bardzo mnie to cieszy, ze względu na to, że był to mój pierwszy start w tym roku. Trzymaj, trzymaj bar! I jest to dobra prognoza przed zbliżającym się sezonem. No bar, brawo. Wstawaj z tej ziemi. Wstawaj, wstawaj, dawaj. Czyści to. Jest. Wstawaj, wstawaj. No pomogę ja? Masz wodę?
No. Kilometr? Ten od Lu miał gumę. Ich trochę przyblokował. Aha. No i wtedy Bartoszek... Nie było na co czekać. No i wtedy w sumie zaatakowałem. Tak mało zdecydowanie, ale... Ale poszło. Dobra, i tak już nie ma gdzie. No, dobra. Fajnie. W przyszłych blogach na pewno będę chciał zwrócić uwagę na wiele istotnych rzeczy interesujących Was, czyli samego przygotowania rowerów, jedzenia, tego co jemy przed wyścigami, tego co robimy, jak odpoczywamy, wszystkiego co jest związane tak naprawdę ze ściganiem. Mam nadzieję, że przyszłe vlogi będą dużo lepsze, dużo ciekawsze, ale mam nadzieję, że jakby sceny, które się działy na tym wyścigu i zaprezentowane na filmikach, trochę oddziałują na Was pozytywnie i pokazują te emocje, które pojawiają się na wyścigu podczas jego, jak i po nim. Zniszczyłeś. A to było na cały rok. Ahí está Nadir Coledani, Sara que le entrega el correspondiente premio. Enhorabuena, felicidades, una gran vuelta. Dos segundos tenía de renta que no ha podido mantener en el día de hoy. Y ya nos vamos a lo más alto del podio para recibir al vencedor de esta última etapa. Es el polaco Lava Martomier. And today's winner, fuerte aplauso por favor, big hand please for Bartomier Babak. Ahí está Bartomeu Babak, que no solo ha vencido en la etapa de hoy, sino que también arañó los dos segundos que le separaban del italiano Nadir Coledani y que se proclama vencedor también de la Fall State Mountain Bike Lanzarote en esa ceremonia para conocer la clasificación de las chicas en el día de hoy. De momento, al igual que ya lo ha hecho en las tres etapas anteriores, la eslovena Blaža Pintarić ha dominado la carrera de principio a fin. Estamos esperando ya la llegada definitiva de las tres mejores féminas para efectuar también la ceremonia de entrega de premios de las tres mejores chicas. Także zapraszam Was na kolejne wideovlogi, które pojawią się zapewne niebawem. Kolejny mój start to dwie etapówki w Grecji, na które jadę z kadrą. Po czym tak naprawdę wracam na dwa dni do domu, by później lecieć znowu na Cyprus Sunshine Cup, który jest moim głównym wyścigiem, początkiem tego sezonu. Przygotuj się! In the second position we have Nadir Coledani. En segunda posición tenemos a Nadir Coledani. Marko wczoraj pięknie wypuścił. Podpuściłem go wczoraj. Podpucha była. Podpuściłem. Nie chcę się stresować na ostatnim etapie. Chyba, że to ustaliliśmy. The winner of the Global Center Four Stakes Mountain Bike Race 2019 is Bartłomiej Wodak. Ring on the post for all the male top 10 winners.
Austin's sponsored by Les Tuesday.